Witam wszystkich. Jestem tu po to, aby powiedzieć, jak powinniśmy się zachowywać w sytuacji zagrożenia. Dlaczego pomaganie jest ważne? Bo można komuś uratować życie, a nawet zdrowie. Jakie to są sytuacje zagrożenia? Sytuacje zagrożenia to pożar, wypadek, zasłabnięcie i napad na bank. Kto powinien reagować? Każdy. Nie, że dzieci nie mogą, a nie zawsze dorośli są z dziećmi, więc czasem one same muszą reagować. Dlaczego dzieci? One mają trochę inaczej niż dorośli. Dorośli zastanawiają się, zadzwonić czy nie, a może kto inny zadzwoni. A dzieci to od razu biorą słuchawkę, no i dzwonią. Jakie są najważniejsze telefony alarmowe? Najważniejsze telefony alarmowe to policja, straż pożarna i pogotowie. Jest jeszcze jeden numer 112, który starszym, dorosłym i może niektórym dzieciom najczęściej się zapamiętuje. Osoba, która siedzi za komputerem, słuchając telefonu, łączy z daną osobą. Co się powinno powiedzieć? Imię i nazwisko, wiek, gdzie się to stało i co się stało. Trzy takie punkty, które na pewno powinno się powiedzieć. Nie odkładać słuchawki, bo osoba, z którą się rozmawiamy, może zapytać o coś jeszcze. Jak to było u mnie? Szłam do koleżanki, która mieszkała na 4. piętrze i chciałam mi pokazać, jakie ma widoki z balkonu. Nagle zauważyła, że coś w dali się pali. Byłem też z inną koleżanką, która wystukała numer do straży pożarnej, ale nie miała odwagi, aby porozmawiać ze strażakiem. Kiedy usłyszałem głos strażaka w słuchawce, wziąłem sprawę w swoje ręce, czyli wziąłem telefon i zacząłem rozmawiać ze strażakiem. Po rozłączeniu się strażaka usłyszeliśmy po minucie syrenę. Zobaczyliśmy, że już straż pożarna jest na miejscu i gasi pożar. Kiedy zgasiła pożar, nie wiedzieliśmy, co tak długo robi w miejscu zdarzenia. Następnego dnia moja koleżanka powiedziała mi, że strażak do niej oddzwonił, podziękował, powiedział, że blisko tego ognia był człowiek, znaczy był dom, w tym domie był człowiek, który nic o tym nie wiedział. I prawdopodobnie uratowaliśmy mu życie. A tak długo wóz strażacki tam stał, bo kiedy wóz strażacki zaparkował, tak jakby, wysiedli strażacy i wyciągli, zgasili ogień, to wóz strażacki stanął w takim miejscu, że ugrzązł w błocie. Warto pomagać, bo gdybym ja na przykład znalazł się w takiej sytuacji, ktoś mógłby mi uratować życie. A teraz zwracam się do rodziców. To dobry argument, aby kupić dzieciom komórki. Dziękuję za uwagę.